Witam państwa bardzo serdecznie. Kiedy Platforma Obywatelska czekała na Tuska, Hołownia czekał na pieniądze, a SLD, Lewica to się teraz nazywa, czekała na cud, my czekaliśmy na naszego współprowadzącego i to przez dwa odcinki. Kuba Maciejewski. Kuba Maciejewski. Wojciech Biedroń, niezrównany, niezastąpiony. Dzień dobry, nie klaszczemy dzisiaj polskiej reprezentacji, bo już do swoich jacuzzi wrócili, do swoich fur za dwie panieczki. Jedyna drużyna, która schodząc z meczu ma tak super nażelowane włosy, niepotargane, niespoceni. Ja ich podziwiam. No tak, dokładnie. Jedni mówią, że gryźli ziemię, inni twierdzą, w ostatnim coś tam pogryźli, że gryźli coś innego. Kuba, skąd ty wróciłeś? Ty wróciłeś z Mołdawii, rozumiem. Ja wróciłem z Mołdawii i wiesz, Ksawery Trębicki napisał, że chce się napić wina mołdawskiego z Wojciechem Biedroniem i Jakubem Maciejewskim, ale mi podczas szmuglu skonfiskowali 6 litrów. Dejcie ludzie spokój, nawet człowiekowi wina nie pozwolą przewieźć. Tak Trójmorza to my nie zbudujemy. I to jest Trójmorze, tak? Pół litra nie może przewieźć. Mam nadzieję, że prezydent Andrzej Duda będzie wiedział, jak się zachować. A ja coś obiecałem, ponieważ kilka dni temu był u nas w redakcji Ksawery Trębicki, przyszedł do nas, pytał o ciebie, o Edytę Hołdyńską, kazał nas wszystkich pozdrowić, no to my Ksawerego Trębickiego pozdrawiamy. Nasz Ksawery, najlepszy fan. Dzień dobry, Ksawery, dzień dobry, trzymaj się, jesteśmy z tobą. Dobrze. Kuba, przeczytaj w takim razie, skoro cię ograbiono z wina, a może wypiłeś to wino, jak to było naprawdę? 6 litrów, takie upały, nie dożyłbym tego. No dobra, a co nasi czytelnicy? Słuchaj, muszę, choć nie wypada, ale muszę przeczytać komentarz pani Barbary Kryńskiej. Kuba, jesteś super, kocham cię. I ja, no, Basiu, ciebie też kocham. No, Kuba, jak zwykle, drodzy państwo, podobnie skromnie jak ja, wybiera tylko te komentarze, które są pozytywne. Są też różne, ale podobał mi się jeszcze ten. O ja, Kampus Polska po niemiecku, czyli praca czyni wolnym. O Jezus, na to... Nie, Kuba, odetnij się, bo ja, Kubie, narzędzie. Tak, ja Kuba się musi teraz odciąć. Dziękujemy. Ale jeden mnie zmartwił troszkę, choć ktoś nas chwali, ale jesteście wspaniali jak Flippy Flap. Bez was życie byłoby nudne, pisze Lavendel. Jaki kraj, taki Flippy Flap. Marek Borek pisze, poseł Suski brzmi jak dziedzic pruski. O, dziedzic pruski, wy wiecie, z kim oni się tam, będziemy prawda tego używali. Będziemy bez używamy dziedzic pruski. Trzaskowski to nawet jak siedzi, to i tak jest bardzo wysoki, pisze Ryszard Uściński. O, przepraszam, on jeszcze nie siedzi. Ja powiedziałem jeszcze, czy pomyślałem. Tak. Idziemy. Ciekawe, czy Biedroń był z żoną lub mężem, czy z kochanką. O, ja się odcinam, znaczy ja się odkopuję. Ty się nie masz czego, ale to o ciebie to chodzi? Nie, tak, chodzi chyba nie wiem, o Roberta Biedronia. Czy ty też coś z mężami? Nie, ja z mężami nie mam nic wspólnego. Także, no, Tusk zostanie kozim bobem. Nie rozumiem tego, też nie pisze rozumiem. Polska. Nie wiem, o czym mówiłeś, o kozim bobie. A, bo budowniczy? Bo budowniczy, i oczywiście, że nie, to Budka był bo budowniczym, ale tu nawet łopatę dla niego Tusk, mamy. Tusk. Mnie też Hołownia podrywa na wymioty. Tomasz Godlewski pisze. Może wymiona. Nie, dobra, tfu. Odcinamy się, dobra, państwo, idziemy. Działo się, drodzy państwo, dużo. Dziś w nocy działo się w Sejmie, ale my zamiast to przygotować dla państwa, to ciężko przy tym pracowaliśmy. Dlatego, drodzy państwo, zaczynamy od takiej awantury, która była kilka dni wcześniej w Sejmie. Musisz iść prostą ścieżką. Prostą żeby ścieżką nie mieć kataru. Idziemy do posła Nitrasa. Gdzie pan idzie? No i gdzie pan idzie? Niech pan siada, siadaj. No ale co siadaj. Panie pośle, co to jest? Siadaj. Co to Terlecki jest? Siadaj, Terlecki. Przecież pośle, takie zwyczaje. Panie pośle, co to jest? Co to znaczy? Co to za zachowanie? Pani marszałek, ja byłem czy ja panu udzieliłam głosu? Ja byłem przekonany. Chwileczkę, czy ja udzieliłam panu głosu? Proszę zejść z mównicy. Nie udzieliłam panu głosu. Proszę zejść z mównicy, jeszcze pana nie poprosiłam. Nitras z trzeciej B. Mój nasz wydawca mówi, że pani nauczycielka poustawiała pana Nitrasa. Może tam są takie nawyki w Platformie, tak do siebie mówią. Siadaj, Budka. Waruj Nitras. Leżeć. Aport. No w każdym bądź razie, drodzy państwo, pani marszałek Witek zachowała się. Święta kobieta. Ona idzie do nieba od razu. Tak. Jak tylko zamknie oczy, oby jak pierwszy polityk PiS-u, który będzie beatyfikowany. Beatyfikowany momentalnie. Tak. Ja w ogóle to bym pani Witek nawet taką
specjalny dodatek od premiera, taką rentę specjalną, jak już tylko po, że tak powiem, no, przestanie być, ale żeby nie przestawała, bo to jest naprawdę. Ale Łebska... o Terleckim to chyba sporo pogadamy, bo siadaj Terlecki, no, to Terlecki... mało mistrzu marszałku. Ale drodzy państwo, PAS pytamy, ponieważ murem za Terleckim stanęli posłowie Prawa i Sprawiedliwości, no i zaczęło się konfekcyjnie, butikowo. Zobaczmy to. Powracamy do rozpatrzenia punktu 12 porządku dziennego. Wniosek. Kuba, no powiedz, i to jest. Ja mam ci powiedzieć, kult jednostki, to jest, wiesz, ale potem jak ten poseł zszedł na dół, to Kaczyński go tak wzrokiem, wiesz, próbował zaszufladkować. Świr, czy pochwalić za poczucie humoru, nie? Ale najlepsza była akcja, ponieważ to było świetne, ponieważ poseł ubrał tę koszulkę, ale Kaczyński tego nie widział, bo patrzył, był przed. Wszyscy klaszczą, więc ich pan prezes Kaczyński zaczął klaszczeć. Nie do końca. A to jest słynne zdjęcie, jak marszałek Terlecki zrobił, będąc na granicy z Donbasem, wizytując front ukraiński. Zdjęcie, tak. Zrobił sobie zdjęcie z papierochem, hełm, zblazowany fota od dołu, czyli niekorzystna. Niekorzystna fota i wrzuca na Twittera. Wrzuca, ale za to lubimy marszałka Terleckiego. No ale drodzy państwo, skoro butik w Sejmie i sprzedaż koszulek albo rozdawnictwo koszulek, no to trzeba spytać, czy powstanie komisja do spraw mody. No to zobaczmy, jak to posłowie mogliby na wybiegu, że tak powiem. Posłowie, proszę bardzo, tak? Ma pan pęk, prawda, pani Borowiak. Piękne koszulki, drodzy państwo, piękne koszulki, piękny wybieg. Kuba, widzisz to? Tak, widzę. I słuchaj, generalnie bym nie chciał, żeby pisowcy dyktowali modę. Aha. Bo tak z bliska, jak się z nimi rozmawia, to różnie bywa, ale koszulki? Ty, a może byśmy zrobili tutaj koszulki bez spiny? No ale to już był taki pomysł. No ale można by z marszałkiem Terleckim zrobić? Nie, to jest dobra koncepcja. Słuchajcie, drodzy państwo, przegadamy to, ale musimy lecieć dalej, ponieważ no, kończąc już temat marszałka Terleckiego, internauci ku przestrodze opozycji przygotowali następującego memika. Tak jest, drodzy państwo. I to, drodzy państwo, będzie koniec, drodzy państwo, ponieważ idzie, że tak powiem, zagłada, więc uważajcie, idziemy dalej. Dobrze. Drodzy państwo, okazuje się, że na drugim biegunie jest opozycja, tak? I my jej też poświęcamy wiele uwagi, sprawa. Tak? No i opozycja przygotowuje, to jest tak, Platforma Obywatelska, Szymon Hołownia, Donald Tusk, Rafał Trzaskowski, kampus tam... No 20, i jak tam... to mówili, jest klęska urodzaju, jeśli chodzi o liderów. Klęska urodzaju, ale świetni okazuje liderzy. Się, że prawdziwą prezydent, a real prezydent, to nie jest Max Holonko, o którym jeszcze dzisiaj będzie. Tylko oczywiście Małgorzata Kidawa-Błońska. Prawnuczka prezydenta drugiej RP i tak premiera. Jest. I premiera też, przede wszystkim. No to w takim razie posłuchajmy, ponieważ spotkał ją afront od dzieciarni. Się wybiera na kampus? Nie. Na razie nie, bo nie ale wiem. Ale nie dostała pani zaproszenia? Na razie zaproszenie dostają młodzi ludzie. Nie, bardzo przepraszam. Są też goście. No ja rozumiem, że pani nie zaproszono by tam, pod namiotem się pani rozbiła. Tylko rozumiem, że mogłaby tam być pani w charakterze gościa, pani marszałek. Na razie nie. Czyli na razie nie dostała pani zaproszenia od Rafała Trzaskowskiego? Na razie zbiera Rafał Trzaskowski, moi koleżanki i koledzy młodych ludzi. Ale... Platforma. Liczy pani na to zaproszenie? Chciałabym się pani tym nie myślę, wie pan co, naprawdę, mam inne problemy na głowie. Panie, daj mi pan święty spokój z tym kampusem, tak? Ona nie chce na kampus nie chce jej. Aha. Przecież to wsio równo, kto tam przyjedzie, no z tych to liderów Platformy. Oni ględzą to samo. PiS. A my demokracja. Dobrze, no. No tak, ale to można, wiesz co, gości można by tam losowo zapraszać, bo wszyscy mówią to samo. Aha. Z Platformy. Ale wiesz, to Hołownia chyba też tam będzie, ale są nie? potrzebni wychowawcy na takim obozie. Jak ta dzieciarnia zacznie tam, prawda, popijać wodę. Ale słuchaj, Wojtek, jeździłeś na pewno na jakieś obozy, wiesz, obozy młodzieżowe, ja jeździłem na obozy harcerskie. Nawet na kolonie jeździłem. Słuchaj, co by ci musieli zrobić rodzice? Jaką krzywdę, żeby cię wysłać, albo daliby ci jeszcze kasę, żebyś pojechał na obóz z Trzaskowskim? Słuchaj, to jest dowód na upadek tego pokolenia. Dlaczego? No stary, no można jechać do lasu, harcerstwo. No, można, nie wiem, zabawy jakiekolwiek, pływać, ale jechać do Trzaskowskiego na wakacje w wolnym czasie? Ja tam ale tam językiem obowiązkowym będzie niemiecki chyba, bo tam Adenauer płacił, nie? Znaczy, Für Deutschland. Drodzy państwo, dobrze, idziemy dalej, ponieważ pani Kidawa-Błońska wypowiadała się również na temat swojego teoretycznie szefa, czyli pana Borysława Budki.
kiedy ostatnio pani była tutaj i prosiłem panią, żeby pani powiedziała coś miłego o Borysie Budce, no to pani z takim przekonaniem zapewniała nas, że Budka sobie świetnie radzi. Minął miesiąc, Budka nie. sobie nie radzi. Budka wykonał wielką robotę i wykonuje tę pracę, ale my się tylko sobie nie radzi i dlatego trzeba go zastąpić życie Donatem nie jest zero-jedynkowe. Życie nie jest zero-jedynkowe. Można położyć kolejne wybory, tak? Można rozwalić partię, no, można z 30% zrobić 13%. Nie wolno się już pastwić. Pani marszałek Kidawa-Błońska jest sympatyczną kobietą. Bardzo, my bardzo lubimy panią marszałek. Gdyby stała na targu, ja bym truskawki od niej, tylko od niej kupował. Nie, nawet bym ją widział jako taką urzędniczkę niewysokiego szczebla w gminie, nie? Słuchaj, i Kamiła, uważam, że otwarta, zapraszanie jej na wywiady to jest jakiś element sadyzmu, znęcania się. Ale to redaktor Mazurek nie, lubi, Mazurek. Wiesz? Pastwił się nad kobietą, zadając jej jakieś pytania, no. Trudne w sumie, nie? Można by w gminie zapytać tam, a gdzie jest toaleta? Przepraszam. O, albo na przykład druk numer 754. To ona pomyli piwnicę albo z piętrem, ale... po ile ale... te truskawki? O, po ile te truskawki? A tutaj takie pytania, naprawdę. Nie pastwimy się nad panią Kidawą-Błońską. My jej kibicujemy, drodzy państwo. Im więcej pani Kidawy-Błońskiej w mediach, pana Borysława Budki, tym lepiej. Ale, drodzy państwo, jest inny dramat w Platformie Obywatelskiej. No, ponieważ, jak pewnie wiesz, zebrali ten milion złotych na Nowaka, tak? Żeby tam poręczenie, co by on wyszedł z tego kryminału wreszcie. Na milion to się tam Tusk mógłby wyszarpać miedziaki z kieszeni. A poza tym, wiesz, ja myślę, że ten Nowak odkręci to, wiesz, nogę od krzesła, od stołu, a tam przynajmniej 200 tysięcy no tam można schować. Pewnie. Okazało się, że zrzucali się również członkowie Platformy Obywatelskiej. No wiadomo. I ja myślę, że też jest też sporo firm deweloperskich, które wiele zawdzięczają. Aż 60 się złożyło, 60. Czyli po niewielkie kwoty. Ile po 16 tysięcy chyba. 16 tysięcy dla nich, to wiesz co? Nie, to nie pieniądze. To jedna flacha tyle kosztuje. Drodzy państwo, a jeszcze jak się dołożą deweloperzy, którym Sławek Nowak pomagał, to... Ten sąd pewnie dostał 50 milionów, tylko nie może tylko tego nie przyznać. Nie może powiedzieć i przyznać. Drodzy państwo, ale są tacy, którzy nie dali. A czy to nie prawda. Dali Sławkowi? Nie dali. Jeżeli Sławkowi, no to Grzegorz Schetyna, posłuchajmy. Ale dlaczego pan się nie dołożył? Nie miałem takiej możliwości. Nie byłem wtedy, kiedy ta zbiórka była prowadzona, nie byłem wtedy o to pytany i proszony. Czyli nikt się do pana nie zwrócił z takim pytaniem, tak, słuchaj, wtedy, Grzegorz, czy również się dołożysz generalnie, tak. Czy możesz wesprzeć tę inicjatywę? Proszono mnie tylko o poparcie go złożeniem podpisu pod tym apelem, co oczywiście uczyniłem. Drodzy państwo, z tego wrażenia to ja się musiałem naprawdę wody napić. Bo a to mnie coś... to co, nie winien? 500 złotych, wiesz, 500 jak złotych. Z misia. W ogóle platformę można całym scenariuszem misia komentować, a pieniądz mi... Dla mnie nie ma, Drodzy państwo, tak, ale też Grzegorz Schetyna, zauważy, jest taki ostrożny, nie? Taki ale nie mów, że nie tęsknimy za nim, że była jakaś poważniejsza polityka mimo wszystko. Oczywiście, była jakaś w ogóle polityka. Facet z Cojones, jak to się tam czyta z hiszpańskiego. Cojones. No. Tak, bardzo ciekawe, ale teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że jego nie ma z nami, że Grzegorz zniszczy cię Schetyna, odchodzi całkowicie z partii. No dokładnie, no to wiesz, jedyny mężczyzna trzeźwy by tam po prostu, wiesz, zniknął. I byłoby dopiero, drodzy państwo, ale nie, to w takim razie niech zostanie Grzegorz Schetynek, wszyscy zostaną. I on awansował teraz, wiesz, że został szefem struktury. No dobrze, ale skoro Platforma Obywatelska i Grzegorz zniszczy cię Schetyna, to i oczywiście Donald Tusk, no i mamy takie różne teorie na temat Donalda Tuska. To powinniśmy wstać, jak tego słuchamy. I powiedzieć to Deutschland. Dobrze, drodzy państwo, no to w takim razie posłuchajmy, co o Tusku sądzą jego bliscy współpracownicy. Przypominając sobie ostatnie 6 lat, mogę stwierdzić, że po raz pierwszy tak poważne deklaracje padły. Ale skąd? Na mnie spekulacje... możecie zawsze liczyć, tak? Donald Tusk mówił w Gdańsku w 2019 roku. Wtedy niektórzy słyszeli w tym, że wraca, że będzie kandydatem na prezydenta. Nic z tego nie był. No wiem, że mogliśmy liczyć na Donalda Tuska wtedy, kiedy potrzebowaliśmy jego rady, zawsze, w różnych trudnych momentach. Natomiast po raz pierwszy ta deklaracja jest tak wyraźna. Ale co to znaczy wyraźna deklaracja? On mówi, mogę pomóc, możemy sobie pomóc nawzajem. Nie pozwolę, żeby Platforma zatonęła. Czym to się różni od tych słów? Na mnie zawsze możecie liczyć. Sprzed 2 lat. No, Donald Tusk zawsze był taktowny. To
cudowny, drodzy państwo. Ja już nie mogę sobie, to jest jak analizowanie słów rabina albo wyrości delfickiej, która coś tam powiedziała i wiesz, wszyscy Polacy tutaj kminią, będzie, nie będzie, wróci, nie wróci, wiesz, to je, nie męczycie to? Wiesz, weźmy na przykład takie bliskie memu sercu Klęczany albo Miechów, albo Opłotki na przykład gdzieś żyją tego. Tam Tuskiem, tylko nie? Tym żyją. Tylko, tak, tak. Wiesz, no co? Dobra, to jeszcze ostatni Donald Tusk, bo nas czas goni oraz nasz wydawca, wiesz, że dzisiaj z wydawcą lepiej się zgadzać, bo znowu cię wyrzucą gdzieś na ten. A wiesz, że nasz wydawca w ogóle w Pałacu Kultury się wychowywał na jakiś tam komunistyczny... Dobrze, jest niebezpiecznie. Mamy idziemy ostatnim Tuskiem. Ojca w Platformie Obywatelskiej jutro nie będzie. Donald Tusk jutro na zarządzie Platformy nie pojawi się, nie wróci, nie powie, oto jestem. Na pewno jutro Donald Tusk nie pojawi się na zarządzie Platformy. To na kiedy przełożyliście ten zarząd? Decyzji jeszcze nie ma w tej sprawie. Nie ma decyzji, ale oni wiemy, się też odcinają od Tuska. Od Tuska. Jakby no i nie było dnia ojca, bo przecież Tusk jest ojcem Platformy. Faktycznie, dzień ojca. Wszystkiego najlepszego, Donaldzie. Donaldzie, wszystkiego najlepszego i żegnamy i zaraz się widzimy po krótkiej przerwie. Państwo, w naszym programie czasami w przerwach bywa śmieszniej niż w tym programie, ale to już chyba norma, prawda? Aj. A nie, chyba, że chcesz zaśpiewać nie. Idźmy dalej, dostaliśmy okrzyk, ja dostałem, idziemy dalej, okay. Nie, ja sobie tak zaśpiewałem tą żydowską melodię, bo też się sporo dzieje tam w sejmie. Już myślałem, że Widzew Łódź chcesz powiedzieć, bo ja kiedyś kibicowałem Widzewowi. Mój szwagier powiedziałby na to, nie przeklinaj, ale pozdrawiamy wszystkie drużyny w Polsce, tak, dokładnie, nie ma między nami żadnej tutaj wojny. Krakowia i jej barwy. Dobra, idziemy dalej, drodzy państwo. Przechodzimy do takiego, że tak powiem, jakby nazwać ten dział. Dział Golasów trochę chciałbym nazwać ten grubo. Dział. Znaczy... Oglądajmy to po 22 w ogóle. Poniżej 18 roku życia prosimy odejść od monitoru. Błagam, nie puszczajcie tego dzieciom. Nie puszczajcie tego dzieciom. Drodzy państwo, Lech Wałęsa i jego igraszki w Arłamowie, drodzy państwo. Zobaczmy to. Igraszki w bąbelkach. Były prezydent Lech Wałęsa wrócił do Arłamowa. Jak patrzę na te zdjęcia pełne sympatycznego, a są jeszcze inne zdjęcia z takimi paniami, takimi mocno... Są, a pod spodem to zdjęcie lat 80., kiedy też był w Arłamowie. Kiedy też się byczył w Arłamowie. Też się byczył w Arłamowie. Ja to w ogóle, no tak czasami dokuczam tym, którzy głosowali na Wałęsę w latach 90. Ja głosowałem na Wałęsę w 95. roku. Ja byłem za młody. No właśnie, jak się teraz czujesz? Ja się czuję doskonale. No wiem, bo to było lepsze niż kwach, zdawałoby się. Ale jednak, no stary, no zobacz, na kogo głosowałeś. Czuję się, jakbym podpisał kwit, a nie wygrał w Totka. Także tak jest generalnie w tę stronę. Lech Wałęsa się moczy, że tak powiem, w basenie w Arłamowie, wrócił do macierzy. Tymczasem Janusz Korwin-Mikke też stwierdził... Poszedł jego śladami ciut. Poszedł, ale jak to Korwin-Mikke? Mocniej. Zobaczmy to, drodzy państwo. Król jest nagi. Tak, to Korwin w gaciach w Otwocku. Drodzy państwo, no i trzeba zadać pytanie, zanim wyjaśnimy państwu, co się stało na tym zdjęciu, co się stało przed zrobieniem również tego zdjęcia, no to trzeba zadać pytanie, dlaczego Korwin-Mikke chodzi w samych slipach, czytaj gaciach, po Otwocku. W ogóle utrudnia nam krytykę środowiska LGBT, bo my narzekamy na goliznę. A będą jeszcze dzisiaj, no. Na goliznę, a tu Korwin sam wypada, wiesz, do sklepu na luzie. Ale jakie szykowne ma te slipy. Ale w Perelu tak robiono, nie? Taki był chillout w ogóle. Chodziło się w gaciach. Poza tym jest gorąco, a Korwin-Mikke... A w Otwocku jest plaża? Nie wiem. No to co on tak właściwie robił tam? Nie, właśnie chcę to wytłumaczyć wszystkim. Aha. Ponieważ niedaleko mieszka Korwin-Mikke i coś pracował przy czymś w ogrodzie, nie? Tam coś kopał, w tym grządki jakieś, czy przycinał, nie wiem. I okazało się, że potrzebuje coś ze sklepu. Więc powiedział do małżonki, co by ona go zawiozła do sklepu, ale już się nie przebierał, no. W slipach chodził po ogrodzie. Ale zapomniał? Może zapomniał, ale też żona, że mu nic nie zwróciła. No więc żona już wie, że nie wolno sprzeciwiać się Korwin-Mikkemu. Mężowi nie. Porządna żona wsadziła go do samochodu, zawiozła do sklepu, coś tam w tym sklepie kupił i w tych slipach, proszę ja ciebie, tam...
Pięknie. Bardzo pięknie. Ja się odcinam, nie komentuję tego. Komentuję, natomiast pozdrawiamy również małżonkę Korwina-Mikkego. Ja myślę, że to trzeba świętą kobietą. Tak bardzo jest, dobrze tak. Bardzo dobrze. Ale to nie koniec różnych perypetii pana Korwina-Mikkego, ponieważ okazało się, że pan Korwin-Mikke złamał palec. Zobaczmy to. Naprawdę. Wow. Zjeżdżałem na rowerze z górki i wpadłem w piasek. Upadłem, a niewidzialna ręka wolnego rynku nie zainterweniowała i doznałem pewnego uszczerbku. Pokazuje palec, ale ten, czekaj, który to palec? Serdeczny, to, ale to nie ten, który posłanka Lichocka pokazywała. Ty, ale wiesz co, ja się obawiam, że to nie z palcem jest tam problem. Nie? A z czym? Ja myślę, że prześwietlenie innej części ciała by się przydało tam. Tak? I tam mogłyby być różne złamania. Myślę, że te upadki z rowerów to miały poważniejsze skutki. Ale tomografię mózgu chcesz robić, czy to co? Powiedziałeś? Ja to powiedziałem. Ty to powiedziałeś? Nie, ja powiedziałem, a co pomyślałem. Ja się odcinam. Odcina się, Kuba. Dałem się, drodzy państwo, zrobić, ale teraz jak on będzie funkcjonował? Nie wiem, czy wiesz, jak będzie funkcjonował. Jak będzie głosował tym palcem? Nie, to on to se da radę, ale on przecież też pisze, publikuje ciągle i tak dalej. No to zobaczmy, bo ma pewien pomysł, jak sobie poradził właśnie pan Korwin-Mikke z tą sprawą. Posłuchajmy. Jak można pisać, mając złamany paluszek? No bardzo prosto. Trzeba tylko najpierw inne paluszki namówić, żeby pisały, o, w ten sposób, a następnie zaczynamy pisać. O. Napisałem się dwa artykuły przy złamania. No to do zobaczenia. Ale że co on sobie tam wpinał do tej rękawicy? To nie mam pojęcia, ale wiem jedno, że złamany palec nie pogorszy jakości tekstów Janusza Korwin-Mikkego. Na pewno nie. Nie będzie gorzej, nie, drodzy państwo. Gorzej na pewno nie będzie. No dobrze, drodzy państwo, no poradził sobie Korwin-Mikke z palcem. Ma taką magiczną rękawicę, zrobioną chyba z takiej foliowej. Takiej... Tak, takiej do oczyszczenia różnych tamtych, wiesz... kanalizacji. O, właśnie. Pan Korwin, prezes Korwin-Mikke, ważny prezes, ważny. Czyści różne rzeczy, Polskę naszą czyści. Musimy przejść do innych, ale przechodzimy, drodzy państwo. Jest taka teoria, że ten cały COVID wymyśliły psy. Tak, psy. Ponieważ wszyscy zaczęli kupować psy, brać ze schroniska i wychodzić z nimi na spacer, kiedy nie wolno było wychodzić na spacer. Ale te psy zaczynają przejmować, drodzy państwo, w ogóle kontrolę nad polskim życiem politycznym. Posłuchajmy zresztą, co się stało w trakcie wywiadu Marka Jakubiaka. To nie jedyny pies, aby był jeszcze marszałek Terlecki w pierwszej części, miał ksywę pies w czasach hipisowskich, tak, ale to nie tak ten było. Pies. Tego psa nie oddajemy do schroniska. Zobaczmy, jaki problem miał Marek Jakubiak. I to w tym studio, drodzy państwo, w telewizji w Polsce.pl. W sposób kłamliwy wręcz nawet. Dzisiaj mieliśmy tego przykład, kiedy to jedna z posłanek lewicy do ministra Czarnka wystartowała z tekstem o jakiejś nienawiści, a tak naprawdę sama nienawiść szerzyła. Więc to odwracanie kota ogonem. Ja przepraszam, że to chrapanie, ale mój kochany piesek z tyłu... Właśnie ci zastanawiałem, czy ktoś zasnął, ale to już sprawę mamy rozwiązaną. Że to pies. Było widać psa, może to nie pies Marka Jakubiaka. Może partnerka pana Marka Jakubiaka. Na przykład, ale panią bardzo serdecznie pozdrawiamy, bo się znamy i lubimy. Tak, ale tak. Teraz jest pytanie, czy pies Marka Jakubiaka chce zaistnieć w telewizji w Polsce.pl? Bo Marka Jakubiaka to tak naprawdę my wyprobowaliśmy mocno. Ale ten pies był daleko od mikrofonu, to on musiał tam chrapać tak, że to mikrofon złapał, no że na żywo to musiały szyby pytanie się pytanie teraz, kto chrapie głośniej, czy Marek Jakubiak czy jego pies? No ciekawe. Ja wiem, bo ja chrapię, potwornie chrapię głośno, też, w związku z powyższym, no jest problem. Przynajmniej tak twierdzą świadkowie, bo ty ani ja swojego chrapania nie słyszeliśmy. Ale to zresztą są psy prawicowe, które po prawdzie chrapią, ale nie szczekają, nie gryzą, no chyba, że trzeba bronić pana. Ale są psy też lewicowe, a właściwie prezydenckie. Zobaczmy zresztą. Zajmowałem się nią osobiście, natomiast czym innym jest... Pies szczeka. Mazury. My tu już tak, chyba sygnalizuje, że dajcie spokój, już skończcie tę dyskusję. Trochę tak. Jeżeli pies, bo ona lubi no pies chyba w pana obronie tutaj staje. Nie. Wie pani, mój pies jest bardzo wyczulony, bo jak ja udzielam takich wywiadów, to na to potrafi leżeć i bardzo z ciekawością się przysłuchuje. A jak zaczyna szczekać, to znaczy, że już jest... Już za długo. Że wywiad trwa za długo, tak.
ten pies, czy z tym psem szczekającym na dziennikarzy, czy to chodzi rzeczywiście o, że kończymy, czy może... No właśnie wpisałem w Google Translate język psi, to szczekanie, i było chłopie, skończ już, pi, 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 to pies, pies po prostu komunikował. A może to jest tak, że ten pies jest tak wyszkolony, że jak na przykład pan prezydent sobie kupuje 0,7 wody oczywiście, no, nie? Pewnie, że wody. I wypija to 0,7, to ten pies szczeka, także tak, nie. Pohukuje po 0,5, po 0,7 szczeka, a po litrze gryzie. Ja myślę, że po litrze to idzie po następną butelkę. Już tak jest przyzwyczajony, ale nawet resztę wydaje, nie? Woda w te upały to idzie jak woda. Dlatego, drodzy państwo, trzymajmy się psów, bo psy są ważne, ale a propos 0,7, 0,5, ważną informacją turystyczną, alkoholową, że tak powiem, a właściwie abstynencką, no podzielił się Włodzimierz Czarzasty z narodem polskim w programie redaktora Mazurka w RMF-ie. Posłuchajmy. Nie wiem, czy już w tej chwili, że, czy jeszcze jest modna Toskania. To jest fajne, no jest chyba fajne zawsze miejsce, modne akurat, fajne ale... miejsce, wie pan. Wino, którego nie pije, oliwę, którą pije. No po prostu jest fajnie, tak. Znaczy, no, wie pan, wybaczam panu też, że pan nie pije tego wina. Ja, bo ja w ogóle alkoholu nie piję od 6 lat. To jest także znana historia. Moim zdaniem to nieprawda, ale... A czy to nieprawda? No, że pan nie pije tak w ogóle. No nie, to nie. Ale pan nie pije i pan żyje. Nie, wie pan, ja bym chętnie się napił, tylko ja po prostu nie mogę, bo stan mojego serca mi mówi, że jak wypiję, to może przestać bić, a chciałbym, żeby biło. Oczywiście trzymamy kciuki za zdrowie Włodzimierza Czarzastego, ale wiesz, ale też nie wierzymy, że nie pije, bo komuch, który nie pije, przestaje być komuchem. A poza tym wiesz, no nie donosi, nie? To, nie donosi to, tej to butelki jest, wina. Tak. I teraz, drodzy państwo, ważna kwestia. Ja pamiętam, jak pracowałem w Krakowie w Superekspresie w pięknej kamienicy przy ulicy Szpitalnej naprzeciwko Teatru Słowackiego i tam był taki przeuroczy pan portier. Mhm. Twarz pana portiera zdradzała, że w życiu zmagał się z wieloma napojami alkoholowymi. Tak, to było przeuroczy i kiedyś ktoś przy jakiejś okazji chciał go poczęstować alkoholem. Pan schodzi do pana Zygmunta i mówi, czy by się pan z nami napije, bo jakieś imieniny czy coś, było to ponad 20 lat temu, a pan Zygmuś mówi tak: panie kochany Wojteczku, dziękuję, ja już mam nadpite. Także pozdrawiamy bardzo serdecznie i pana, mam nadzieję, pana Czarzastego, tak, i pana Zygmunta również pozdrawiamy bardzo serdecznie. Można wierzyć czerwonemu, można nie wierzyć. Winu czerwonemu winu, można wierzyć. A wiadomo, że wina albo Mazurka, albo Tuska. Drodzy państwo, to przechodzimy do, że tak powiem, osobliwości, czyli takiego naszego działu z dziwadłami, wariactwami. Coraz gorzej jest, tak. My też jesteśmy. Jest mi ciężko. Tak, to już trzeba było ze mną pracować, a nie tam walczyć o niepodległość i demokrację w Mołdawii. I o co walczy się teraz w Polsce? Tam się gdzieś o wolność walczy i tak dalej. O co? Zobaczmy, o co. Zobaczmy, Kuba, nie było cię, to zobaczysz teraz to. Ja jestem mężczyzną, jestem transseksualny i ja tam po prostu jestem uzależniony od królików. Jakie poczynania rządu są wymierzone w mniejszości seksualne? Wszystkie. Ja osobiście używam zaimków męskich i nijakich. Szatan jako pierwszy upominał się o równe prawa. Walczymy o prawa wszystkich tych, którym prawa się dzisiaj ogranicza. Ale jednak pod pańskim patronatem, prawda? Walczymy o prawa wszystkich, których prawa się ogranicza. Średniowiecznym prawem, jeżeli chodzi o kwestię usuwania ciąży. No, zgadza. Owszem, no. Odpowiada pan po prostu, zgadza się, owszem, tak? No, zgadzam się, no. Rozumiem, na wszystko. No. Słucham? Na wszystko pan się zgadza. No. To my jesteśmy gwoździem programu. No i kto jest gwoździem programu? Pan ubrany w cekiny, bez włosów i... ale. Ja nie wiem, czy to nie jest ten, że to się nazywa drag queen. My jesteśmy z takimi dziadersami jak Rafał Trzaskowski, więc nie za bardzo nie się orientujemy, tego, kto jest kto. Ale tam te zaimki mi się spodobały. Mógłbyś tak? To mnie mówić wasza wysokość na przykład. Wasza wysokość. Liczbie mnogie. Albo na przykład księżniczka Zofia, to taki żart dla kumatych, ale idziemy, zostawiamy to, drodzy odcinamy państwo. Się, i odcinamy od się, tak, dokładnie. Dokopujemy się już naprawdę, drodzy państwo, do samego dna mułu. Jest coraz gorzej. Idziemy, ponieważ okazuje się, wiemy już teraz, kto jest prawdziwym prezydentem Polski i jak Max Kląka, you know, rozprawia się z tym, co się stało 10 maja ubiegłego roku, kiedy to on miał zostać prezydentem Polski, United States. Tak, i you tak, know, tak. I zobaczmy, posłuchajmy. To jest joke. To jest kpina. Kandydat przepadł. W moim przypadku sędziowie z Izby Kontroli
w ogóle nie podjęli decyzji w sprawie mojej kandydatury do czasu wyborów 10 maja, co było złamaniem praw wyborczych polskiego obywatela. Nie w 1947 roku, a w 2020 roku. Nie w północnej Korei, a w Polsce. Co na to pan, panie Duda? Co na to wasz rzecznik praw obywatelskich, o którego się tak dzisiaj bijecie? Co na to polskie niezależne, rzekomo media? Nie mówiliście wtedy nic. Zarzut trzeci. Drodzy Państwo, tak, i dyrektywa wyborcza, number three, you know, president, Duda ma pokryć president koszty, pokryć koszta, wszystko, no i ta siedzi tam. Trzeba było mi zostać w tej Mołdawii. Co mu się stało? Właśnie, był niezłym dziennikarzem. Kiedyś był niezłym dziennikarzem, a teraz jest wielkim prezydentem United States w Polsce. Potus.pl, tak, prawdziwy prezydent. Drodzy Państwo, schodzimy, kończymy, nie da się już tego oglądać. Kuba Maciejewski i Wojtek Biedroń. Drodzy Państwo, przegadaliśmy jak zwykle, kończymy, dziękujemy, do zobaczenia za tydzień.